aktualizacja szklarni i rzeczy, które tu się dzieją. Tutaj, jak widać, niestety rzodkiewka została trochę obgryziona przez ślimaki. To widać szczególnie tu na tych liściach. Tam tylnie też bardzo widać. No, ale ja się tym nie mam zamiaru przejmować. Obsypałam tutaj trochę solą, kamyczkami, żeby mi się trudniej przechodziło. No, widać, że one to obgryzają, niestety. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę się tych rzeczy uratuje. Tu jeszcze sobie wysadziłam dodatkowo dwa rządki rzodkiewki, żeby były na potem. No tu możecie zobaczyć, jak po prostu one obgryzają. Tutaj jest marchewka, buraki, tu mam jakąś jedną fasolkę. A tu natomiast są pomidory. To są pomidory karłowe typu maskotka, chociaż ja tu chciałam zrobić eksperyment i sadziłam je tak, żeby nie obrywać pędów, tylko zobaczyć, jak one sobie poradzą. No niestety wysadzałam je po 15 maja, potem jeszcze były te dwa przymrozki, także nie wiadomo, czy te pomidory tutaj się zawiążą, bo coś nie za bardzo widać, żeby to dawało radę. Tutaj mamy dwa rządki buraczków, które no jakoś dają radę, widać, że tutaj już się coś zaczyna dziać, one się zaczynają tam powoli już zawiązywać. Niestety tutaj, być może posadziłam za blisko, tu były ogórki. Myślałam, że to trochę się jakby przesadzi dalej, no ale niestety ogórki się nie udały. Tu są. Tu były trzy fasolki, ale okazało się, że wyrosły takie dwie, więc poprowadziłam je tutaj na takie długie pędy do góry. No i już są naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Co mamy tutaj dalej? Tu jest dalsza część rzodkiewki. Ta rzodkiewka tu już jest naprawdę bardzo duża. No, co widzę, że też mi obżarły ślimaki. O. To na przykład. Ewidentnie objedzone. No trudno, no. Starałam się już i robiłam co mogłam. Ta rzodkiewka tu w ogóle poszła niesamowicie. Jak ona jest? Ona jest trochę tutaj nawet za bardzo, no ale możecie zobaczyć, że jest naprawdę wielka. Tutaj mam może trochę za blisko do tych rzodkiewek, bo nawet nie wiedziałam, że tak pójdzie. Tu jest papryka Oda. To jest słodka papryka fioletowa. Mam 6 krzaczków, ale widzę, że muszę tą rzodkiewkę tu oberwać, bo ona mi zachodzi na tą paprykę po prostu i się nie da. Jest za mało przestrzeni dla papryki. Tutaj też mam fasolkę. Niektóra idzie lepiej, niektóra trochę gorzej. Tu mam kącik z pomidorami. Te pomidory były bardzo takie małe, bardzo takie biedne. Teraz widać, że trochę jakby odskoczyły. I mam nadzieję, że jeszcze będą na nich kwiatki. Także zobaczymy. Na razie tak to tu wygląda. Na pewno zajmę się zaraz wyrywaniem tych rzeczy z tej rzodkiewki. A tu jeżeli chodzi o tą paprykę Ody, to widać, że tu się już robią dwie na takim jednym małym krzaczku. No tu niestety zaraz koło papryki. Gdzie ona tu jest? Mam mrowisko. No ale papryka tutaj też jakaś się robi. Tu z tyłu też rośnie taka Oda, słodka papryka. Także zobaczymy. Na pewno czeka mnie jeszcze trochę odchwaszczania, szczególnie tutaj zabierania się za tą rzodkiewkę, no bo ona jest naprawdę już bardzo, bardzo duża.